Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie z rana będziemy jak zawsze walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy o masowej histerii kolejnej. Ostatnie lata są właśnie pełne masowych histerii, a mianowicie chodzi o tak zwaną medialną antyrosyjskość, która jeszcze pół roku temu uszłaby za skrajny rasizm i coś niedopuszczalnego. Zarobiła ciemnogrodu, faszystowsko-konserwatywno-nazistowsko-nacjonalistyczno itd. A jednak teraz jest to w pełni usankcjonowane i wręcz jesteśmy owymiotowywani przez te treści, przez media. Nagonka jest na osoby, które myślą inaczej. Nawet niekoniecznie mają jakieś związki z Rosją, ale myślą inaczej niż mówią tak zwane media głównego zlewu powszedniego. No niestety, tak to jest, jak się żyje w czasach masowych histerii, gdzie elity polityczne, biznesowe już zdegenerowały tak samo jak ludzie żyjący pod ich panowaniem, i następuje rządzenie przez kryzys. Przykładem właśnie jest chociażby kolejna już przez ostatnie lata histeria, teraz antyrosyjska. Widzowie mojego kanału wiedzą, jaki ja mam stosunek do Rosji i tak zwanego rosyjskiego imperializmu zwłaszcza. No nie, delikatnie mówiąc, nie jest on w żadnym względzie pozytywny. Niemniej jednak wyżywanie się na tworach rosyjskiej kultury czy tworach rosyjskiej nauki, która w przypadku matematyki, fizyki czy chemii do tej pory potrafi pokazać dobry poziom, a na przykład poziom edukacji podstawowej i średniej oraz takiej gruntowny uniwersytecki tam jest dalej bardzo, bardzo dobry w tych dziedzinach. Warto jeszcze wspomnieć, że pomimo uszkodzenia historiografii rosyjskiej przez marksizm, było tam jednak dużo specjalistów zajmujących się różnymi rzeczami, że dalej jest możliwe pośród tych prac znaleźć prace wartościowe, zwłaszcza na temat krajów dalekowschodnich, jak na przykład kultury i religię Chin pana Wasiliewa, czy biografia Toyotomiego Hideyoshiego, o której już mówiłem na swoim kanale po polsku i po angielsku, pana Ahmeda Iskenderowa, czy chociażby nawet już z bliższej nam historii praca o średniowiecznej Wenecji pana Sokołowa. Oczywiście niektóre z nich są, o ironią, mimo że zostały napisane za czasów Skolickiego, pozbawione niemalże treści marksistowskich, tylko tyle, ile autor musiał we wstępie i na końcu zacytować, i to jeszcze tak na uboczu, żeby nie przeszkadzało mu w jego treści. Niektóre są trochę bardziej naszpikowane, niemniej jednak, jak się umie umiejętnie czytać i ma się dobrze zdefiniowane poglądy, da się w tych pracach znaleźć wartościowe informacje, których nie ma gdzie indziej, albo są rozrzucone wszędzie i trudno je pozbierać. Oraz zobaczy się inny punkt widzenia. Przykładem też jest czasami krytykowana przeze mnie praca, niemniej jednak pełna wartościowych informacji o Azji Centralnej, pana Bobodżana Gafurowa, wydana w 1978 roku przez PIF, Dzieje ludów Azji Centralnej. Oczywiście trzeba czasami poodkurzać ten ideologiczny żargon, ale niemniej jednak wiadomości jest bardzo dużo. Dlatego ja mówię, obrażajmy się na reżimy, ale nie obrażajmy się na rzeczy wartościowe, takie jak wiedza, kultura, czy mądrość, do jakiej dany naród doszedł. Jedynym pozytywnym, jeśli to można nazwać, w morzu negatywów, efektem tej nagonki, która obecnie jest na wszystko, co rosyjskie, zaobserwowałem zdecydowany spadek na Allegro cen książek autorów właśnie rosyjskich, zwłaszcza rosyjskich specjalistów, między innymi tych, których wymieniłem. To jest jedyny pozytyw. Warto jest jeszcze wspomnieć, że o rosyjskich wersjach przygód Konana Cymerejczyka, też po polsku i po angielsku już na swoim kanale mówiłem, polecam, żeby nie było, że jestem prorosyjski. Nie, nie wszystko Rosjanom wychodzi także intelektualnie. Niemniej jednak, żeby coś ocenić i żeby mieć na ten temat opinię, trzeba coś znać i samemu doświadczyć. Z tą opinią zostawiam Państwa na dzisiaj. Miłego dnia życzę.